Czas już przejść do pierwszej kategorii. Pierwszą kategorią są wydarzenia kulturalne. I tak się już składa, proszę Państwa, że zawsze na nominacje do wydarzeń kulturalnych otrzymujemy najwięcej zgłoszeń. W tym roku było ich aż 29. Ostrowianie zgłaszali koncerty pojedyncze, zgłaszali całe festiwale, wystawy, imprezy masowe. Za chwileczkę obejrzymy sobie i przypomnimy sobie, które z tych wydarzeń zyskały miano nominacji. Ale najpierw do wręczenia kwiatów i tutaj do mnie na scenę poproszę panią Marię Grzeszczyk z Laboratorium Genetycznego CIGEN oraz wiceprezesa firmy doradztwa podatkowego Ulmex, pana Marusza Sadłę. Proszę bardzo tutaj do wręczenia nominacji, a Państwa zapraszam na pierwszą prezentację i przypomnienie nominowanych. Na roku. Magia tańca, ogólnopolski konkurs baletowy w Ostrowie. Ponad 500 młodych tancerzy z całej Polski wzięło udział w 15. edycji konkursu Magia tańca, który od tego roku nosi imię zmarłej założycielki zespołu Gwiazda Aliny Janikowskiej. To znakomicie zorganizowane święto tańca wyrasta na jedną z największych imprez tego typu w Polsce. Dzięki pracy i zaangażowaniu grupy instruktorek, rodziców i tancerek. Na scenie Ostrowskiego Centrum Kultury prezentowały się zespoły i soliści z Gdańska, Rzeszowa, Szczecinka, Wrocławia, Katowic i oczywiście z Ostrowa Wielkopolskiego. Tancerki i tancerze prezentowali się w bardzo urozmaiconym repertuarze. Od hip-hopu poprzez step amerykański, aż po taniec ludowy i współczesny. 25 lat imprez z cyklu Gwiazdka na Ostrowskim Rynku. Zespół Czarno-Czarni i Mrozu wystąpili podczas tegorocznej Gwiazdki na Rynku. Była to już 25. i prawdopodobnie ostatnia w tej formie edycja tej charytatywnej imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie Ostrowienie Dzieciom Specjalnej Troski. Na scenie pojawiły się także dzieci i młodzież z zespołu szkół specjalnych. Z koncertem wystąpił także Big Band Powiatu Ostrowskiego. Gwiazdka na Rynku to jedna z wielu form działalności Stowarzyszenia Ostrowienie Dzieciom Specjalnej Troski, które od lat doposaża m.in. w sprzęt oddziały szpitalne. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy Grand Prix Komeda. Przez tydzień ostrowska publiczność zobaczyła kilkanaście filmów, spotykała się z ludźmi kina, uczestniczyła w koncertach. Wydarzenia odbywały się w Ostrowskim Centrum Kultury, w kinie Kometa, ale także w plenerze. 10 filmów konkursowych walczyło o tytuł dla najlepszej muzyki. Byli goście m.in. Jowita Budnik, Andrzej Grabowski, Maciej Pieprzyca, Aleksandra Konieczna i oczywiście wielki finał. Werdykt, a także koncert Nigela Kennedy'ego z projektem Kometa and My World. Koncert wokalistki jazzowej Diane Reeves. Koncert Diane Reeves w kinie Kometa przyciągnął nadkomplet publiczności. Trudno się dziwić, bo to jedna z najważniejszych wokalistek jazzowych na świecie. W Ostrowie mogliśmy się przekonać o jej nietuzinkowych umiejętnościach wokalnych, a także o tym, jak buduje nastrój i napięcie. Obdarzona jest także fenomenalnym wyczuciem rytmu. Znakomicie improwizuje. Wyjątkowa była również data koncertu. Wystąpiła w Ostrowie 25 kwietnia, dokładnie w setną rocznicę urodzin Ellie Fitzgerald. Proszę ze mną, że przyjemnie jest oglądać takie obrazki, przyjemnie jest, że w naszym mieście dzieje się tyle pięknych i ciekawych imprez, ale miano wydarzenia kulturalnego roku może zyskać tylko jedna z nich. Poproszę na scenę o odbiór nominacji za Magię Tańca prezes Stowarzyszenia Gwiazda panią Urszulę Szczepaniak i panią Agatę Jutkowiak, za 25 lat imprez cyklu Gwiazdka na Rynku prezesa Stowarzyszenia pana Adama Wasiele, za festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy dyrektora OCEK-u Sebastiana Górskiego i za koncert Diany Reeves nikogo innego jak pana Jerzego Wojciechowskiego. Proszę bardzo na scenę, a Państwa raz jeszcze zachęcam do oklasków. Kwiaty dla nominowanych wręczone. Podziękowania i gratulacje za nominację. Jeszcze panowie. No i teraz poproszę o odczytanie wyników pana Mariusza Sadła. Panie Mariuszu, które z wydarzeń otrzyma tytuł Wydarzenia Kulturalnego Roku? Proszę do mikrofonu.
Jeszcze chwila byśmy zrobili tak jak na Oscarach, ale jesteśmy lepsi, nie powiem. Bardzo proszę. Proszę Państwa, bardzo miło mi odczytać, iż kapituła plebiscytu Ostrowianin roku 2017 nadaje tytuł Wydarzenie kulturalne roku 2017 ogólnopolskiemu konkursowi baletowemu Magia Tańca w Ostrowie Wielkopolskim. Prosimy bardzo do mikrofonu o kilka słów. Można razem z kwietem. Dobry wieczór Państwu. Jest to dla nas ogromny zaszczyt. Dziękujemy za to wyróżnienie. I bardzo cieszy nas to, że nasz konkurs znalazł Państwa uznanie i wyrazili to Państwo swoimi głosami. I chciałabym bardzo podziękować osobom, które pomagały w organizacji tego przedsięwzięcia. Wszystkim rodzicom ze Stowarzyszenia Gwiazda, obecnej tutaj Agacie Jutkowie, która była koordynatorem konkursu, Patrycji Stenderze, a także wszystkim, którzy wspierają na co dzień działalność Stowarzyszenia Kulturalnego Gwiazda, którym rozwijanie dziecięcej pasji do tańca nie jest obojętne tak samo jak nam. A tę nagrodę pragnę dedykować osobie, która wymyśliła ten konkurs, stworzyła go. Była to pani Alina Janikowska. Dziękuję bardzo. Piękne oklaski, proszę Państwa, to naprawdę zasłużone. Wielkie gratulacje, Państwu. Dziękujemy bardzo.